Oskar Kolberg, folklorysta i kompozytor, twórca źródłowych podstaw etnologii polskiej. W pamięci potomnych pozostał głównie jako autor serii monografii regionalnych wydanych od roku 1865 pod wspólnym tytułem Lud, jego zwyczaje, sposoby życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, muzyka i tańce. To monumentalne dzieło ostatecznie zamknęło się imponującą liczbą 30 tysięcy stron druku pomieszczonych w ponad 80 tomach, z czego znaczną część wydano już po śmierci badacza. W tej grupie znalazł się także tom zatytułowany Śląsk, a w nim odnaleźć można informacje poświęcone Dolnemu Śląskowi. Większość zamieszczonych w nim materiałów Oskar Kolberg zebrał i opracował w 1868 roku. On i jemu współcześni interesowali się Śląskiem głównie jako terytorium dawno utraconym, a wciąż zamieszkałym przez ludność polską. Wincenty Pol wieszczył, że Śląsk jak należał do Polski, tak będzie polskim, gdy się wielkie rzesze o wymiar sprawiedliwości upomną. Czyż owi romantycy mogli przewidzieć, że kilkaset lat po ich wezwaniach Śląsk przyłączony będzie do Polski? Ale okoliczności i sposób jego przyłączenia i zasiedlenia trudno będzie nazwać aktem sprawiedliwości. Bowiem w jego dzieje wpisze się ludzka, kulturowa katastrofa o skali, której nie zaznały inne europejskie pogranicza. Wojna, która naruszy poczucie stabilizacji i kulturową tożsamość zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. W roku 1945 na mocy kończącego II wojnę światową traktatu pokojowego ziemię tę musieli opuścić jego dotychczasowi mieszkańcy, głównie Niemcy, ale z nimi również członkowie innych grup etnicznych. W ich miejsce przybywali osadnicy z ziem utraconych przez Polskę, głównie z Kresów Wschodnich, Polacy i przedstawiciele innych narodowości, Żydzi, Ormianie, Karaimi, Tatarzy, Romowie. Zarówno odchodzący, jak i przybysze w swoje życiorysy wpisane mieli dramatyczne doświadczenia okrucieństwa wojny, poczucie wykorzenienia i utraty własnej małej ojczyzny. Ziemię te zasiedlali także potomkowie dawnych polskich emigrantów, przybywających z Bośni, Bukowiny Rumuńskiej, Francji i Belgii. Własnej szansy życiowej poszukiwali mieszkańcy innych ziem Polski, a zwłaszcza przeludnionych wsi kieleckich i rzeszowskich. Osiedlali się też w ramach tzw. osadnictwa wojskowego zdemobilizowani żołnierze oraz powracający z obozów pracy i robót przymusowych w Niemczech. W roku 1947 w ramach tzw. akcji Wisła osiedlono tu Ukraińców, Łemków i Bojków, a w latach 1948-1950 po klęsce poniesionej w wojnie domowej na Dolny Śląsk licznie trafiali uchodźcy, Grecy i Macedończycy. O dziele Oskara Kolberga mówi się, że wypełnione jest chłopskim realizmem magicznym. W jaki sposób on, człowiek pracy organicznej, ale i wizjoner, opisałby Dolny Śląsk teraz, który po roku 1945 zaistniał w całkowicie nowym kształcie społecznym? Jego kulturowe krajobrazy, dźwięki, barwy, gesty, spojrzenia, przemijanie czasu, nastrój chwili. Yeah.
dziadkowie, moi rodzice przekazali mi głęboką miłość do wszystkiego, co wiąże się z naszym pochodzeniem, naszą tożsamością. Więc w domu rozmawialiśmy po łemkowsku, obchodziliśmy święta według kalendarza juliańskiego, świętowaliśmy w tradycji wschodniej, uczęszczaliśmy do cerkwi, więc moje pokolenie, a więc ludzi urodzonych w latach 60., 70. miało już tą możliwość, czego na przykład nie miało pokolenie ludzi urodzonych w latach 40., tak, czy 50., bo były to cięższe czasy. Prawosławny Jan, Duch Święty Jego szczególni, Matery Święty. Łemkowie są niewątpliwie grupą etnograficzną łączącą w sobie cechy wielu sąsiednich kultur. Łemkowszczyzna to pogranicze. Pogranicze państw, pogranicze wielu narodowości. I sądzę, że warto tutaj przytoczyć krótką informację o tym, gdzie Łemkowie mieszkali wcześniej, zanim trafili na tereny Dolnego Śląska. Historyczna Łemkowszczyzna rozciągała się po obydwu stronach granicy w dzisiejszym tego słowa znaczeniu polsko-słowackiej, w historycznym polsko-węgierskiej. Łemkowie zamieszkiwali zarówno tereny północnych Karpat, a więc tereny Beskidu Niskiego, Sądeckiego i skrawek Bieszczadów, ale także zamieszkują do dzisiaj tereny po stronie słowackiej, na południe od granicy polsko-słowackiej. Natomiast jeżeli mamy mówić o kształtowaniu się Łemków w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, tą historię można datować, myślę, na XIX wiek, w momencie, kiedy na wschodzie tworzy się współczesny, nowoczesny naród ukraiński, w tym samym czasie w Karpatach mniej więcej zaczyna rodzić się poczucie łemkowskiej tożsamości etnicznej czy też narodowej. Takie bardzo wyraźne wydzielanie się grupy etnicznej Łemków w tym kontekście etnograficznym następuje w XIX wieku, a w drugiej połowie XIX wieku sami Łemkowie coraz częściej zaczynają skłaniać się do przyjmowania nazwy Łemko jako nazwy własnej, przy czym wciąż jednak preferują nazwę tą starą, historyczną, ponieważ sami Łemkowie o sobie zwykli mówić, że są Rusnakami. Ochorony lud mi, spasy go, spady ludy Twoich i błogosławy naslija Twoje. Na terenie północnych Karpat, właśnie po polskiej stronie, zamieszkiwało przed wojną według różnych szacunków od 100 do 120 tysięcy osób. W latach 1944-1946 w ramach tzw. wymiany ludności między Polską, a dokładnie Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a Związkiem Radzieckim, a precyzując poszczególnymi republikami, w tym Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, doszło do wymiany ludności między obydwoma krajami. W ramach tych traktatów ludność polska z Kresów Wschodnich, w tym Ukrainy, musiała wyjechać do Polski, natomiast ludność uznana za ukraińską, która mieszkała na zachód tzw. linii Kerzona, a więc między innymi na Lubelszczyźnie, Chełmszczyźnie, w Rzeszowskiem, w Bieszczadach, musiała wyjechać na Ukrainę radziecką. Traktat ten, aczkolwiek nic nie mówił o Łemkach, objął także Łemków. Około 70 tysięcy zostało wysiedlonych na Ukrainę, pozostałe 35 tysięcy, maksymalnie do 40 tysięcy zostało w 1947 roku w ramach tzw. akcji Wisła wysiedlonych na ziemię zachodniej i północnej Polski. Zdecydowana większość transportów z Łemkowszczyzny trafiła na Dolny Śląsk i ziemię lubuską. W 1947 roku wraz z mamą i z bratem zostaliśmy przesiedleni
na ziemię tak zwane odzyskane, akcja Wisła, która nas obejmowała. Były to czasy bardzo trudne, ponieważ jeszcze przed tam w tym domku, w tym czasie jak my przyjechali, nie było okien, nie było drzwi. Było to porozbijane, ci, którzy przyjechali tam prędzej, nie wiem, czy tam w każdym razie dzieci zniszczyły, czy było szabrowanie, w każdym razie było to dom zdewastowany. Było to bardzo trudno, bo co myśmy mogli przywieźć z domu tam z góry, skoro na jeden wóz co można było załadować? Parę worków zboża, parę worków ziemniaków, no i jakąś pościel. Początkowo to nastawienie było takie bardzo nieprzyjemne, bo ludność tamtejsza, która była, po prostu brała nas za kogoś innego. Oni przyjechali z terenów obecnej Ukrainy. Z biegiem czasu przekonali się, że my nie jesteśmy z tych terenów tam, gdzie te jakieś tam nieprzyjemne sprawy były, a jesteśmy z Polski, z terenu polskiego, Polski, i na tych terenachśmy mieszkali. Także z biegiem czasu już to się unormowało. Zupełnie przeszedł jakby do innego świata, bo tam góry, tam te domki zupełnie inne, bo to wiadoma rzecz, te domy były mniejsze. Tu natomiast te domy były duże, murowane, większe, te kościoły duże i tak dalej, i tak dalej. Jak skończyłem szkołę pod sobą, poszedłem do szkoły średniej, wtedy po raz pierwszy pojechałem w góry i tam się odezwało tam to właśnie ta tęsknota niesamowita. No jak to było? Milicja prowadziła i gdzie były puste domy, to dała, a nas tu wywieźli na kolonie. To my postawili, jak my przyszli, cegły na cegły blachę i tak palili i szykowali jedzenie i to. Tak było. Tak było ciężko, bo to nie wiadomo, z której strony trzeba było się wziąć do życia. No nie wiadomo. Po kilka rodzin się pchało do jednego budynku. Jak my tęsknili, przecież to było tam na miejscu, kto by takie powiedział, że to cię w taką porę obsiałeś, wszystko zrobiłeś i musisz zostawić. Ludzie, oni zieli tak specjalnie w taką porę. Ludzie zasiali, wszystko posadzone, zasianie. I tu naraz przychodzi milicja i wynosi się. No to jak to możesz sobie wyobrazić? To jest okropne, żeby z własnego progu się już wynieść. To jest nie do pomyślenia. To jest takie przykre. To jest bardzo przykre. To ani płacz, ani nic nie pomogło. Tylko milicja prowadziła i rozstyczywali, gdzie sami znali. I nas tu dali, tak ja tu jestem. Zagraj ziemi po trzasku, pąstrotywa czerwona róża, drobna pijałka za paszku. Jako ta kozówka, no, ona była czerwona róża, drobna pijałka od mamy. Zagraj ziemi jeszcze raz, bo straciła czerwona róża, drobna pijałka drugi raz. Ja śpiewą żyłę, ja żyła swoją krasotą. Co mnie stawił, to było nasze bogactwo. I jeszcze płaczu za nim. Boże, nie predali ani nie propili. Nic nie ma. Jak my listem
No ale Bóg, jak dumę zmiany w rybach, no. Szybko pamiętam. Zawsze płaczę za chorami. Do mnie dojdzie, czak daj Boże, soneczko moje, żenit nad mene, daj Boże. Bo jak ja zejdę w niedzielu rano, daj Boże. My żyli, ja zawsze powiem, my żyli śpiwą i przyrodą i krasą. I była woda zdrowa, żółni zdrowa. My żyli naprawdę jakby ja zajechała, to mi powiedziała tam sąsiedka Polka, że jak by wyjechali to wszystko i to ptactwo wszystko za wami wyjechało. Akcja Wisła zakładała jak największe rozproszenie ludności łemkowskiej pojedynczymi rodzinami w środowisku polskim. Tutaj w roku 1947 obowiązywały specjalne instrukcje, które warunkowały, w jaki sposób Łemkowie będą i w ogóle wszyscy przesiedleńcy w ramach akcji Wisła, a więc ludność ukraińska, w tym także Łemkowie, jak mają być rozsiedlani. I te instrukcje mówiły o tym, że Łemkowie nie powinni stanowić w danej gromadzie więcej jak 10% osadników. Łemkowie nie mogli być osiedlani także w pobliżu granicy państwowej, w pobliżu miast wojewódzkich. Jeżeli zostali zakwalifikowani jako rodziny podejrzane, były osiedlane nawet pojedynczo w środowiskach wybitnie polskich. Ludność tą pozbawiono prawa do stowarzyszania się, prawa do własnej cerkwi, cerkwi grekokatolicka, ponieważ Łemkowie należeli głównie do dwóch kościołów wschodnich, a więc cerkwi prawosławnej i grecko-katolickiej. Zostali pozbawieni także możliwości kultywowania, uczęszczania na nabożeństwa, czy kultywowania swoich tradycji w obrządku wschodnim. O ile jeszcze kościół prawosławny, cerkiew prawosławna mogła tworzyć swoje struktury wkrótce po przesiedleniu, na przykład w 1947 roku, to cerkiew grekokatolicka dopiero i to na pół legalnie w drugiej połowie lat 50. Więc tak naprawdę była to kategoria ludzi, która została pozbawiona jakichkolwiek możliwości kultywowania własnych tradycji, swoich obrzędów, swojego języka. Gorzej, była wręcz prześladowana, bo na przykład Łemków, podobnie jak Ukraińców, pozbawiono prawa przemieszczania się z miejscowości do miejscowości, odwiedzania swoich bliskich, znajomych, zgodę na przejazd na przykład do bliskich, do krewnych. W innej miejscowości mogli wydawać tylko pracownicy służb bezpieczeństwa. Przesiedleniom towarzyszyła bardzo wroga, nieprzychylna propaganda. Przez wiele, wiele lat tak naprawdę Łemkowie byli społecznością bardzo mocno napiętnowaną, bardzo mocno naznaczoną, wręcz stygmatyzowaną. Łemkowska dusza przestała na przykład na ziemiach zachodnich grać tak, jak grała na Łemkowszczyźnie. Głównie troszczyli się o to, żeby przetrwać. Jak nas przywieźli tutaj, nie, okien nie było, drzwi nie było, spać na czym nie było, usiąść na czym nie było, to tak my się męczyli długo. Ani stołu, ani piecy były porozwalane, wszystko porozwalane. Kto porozwalał, to nie wiadomo. Później jak nas wygonili tu prosto, no i od razu my tu, jak przyjechali w tej wioski, tak my się tu urządzili. Jeden tusze, drugi tusze, tusze znalazł mieszkanie, ten tu, no i tak jak ona mówi, nie było niczego, bo co, oni przyszli prędzej, to oni pozajmowali, a my przyszli, to co, już nie było, tylko jakiś dom znalazł, to okna nie ma, drzwi nie ma, no ale jakoś tego, a my tak, o, gdzie, co będziemy robić? O kotym się horoszok po polu, ożenił się stary z młodoju. Ożenił się stary z młodoju. Piszą stary u pole oraty, żinka jego młoda, ja do korczmy gulaty. Żinka jego młoda, ja do korczmy gulaty. Orek stary skyby wywiertaje, skyby wywiertaje. Żinka jego młoda, ja u korczmy gulaje. Żinka jego młoda, ja u korczmy gulaje.
Idę stary i z pola zorania, żinka jego młoda, ja i z korczmy z gulania, żinka jego młoda, ja i z korczmy z gulania. W tej chwili Dolny Śląsk, a szczególnie okolice Legnicy, są największym skupiskiem ludności łemkowskiej w Polsce. I aczkolwiek historyczna Łemkowszczyzna ciągle pozostaje tam, czyli Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim. Tam pozostają jak gdyby materialne pamiątki kultury łemkowskiej, takie jak cerkwie, z których kilka w ubiegłym roku zostało wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO. To tak naprawdę, jeżeli chcemy poszukiwać dawnej Łemkowszczyzny, docierać do żyjących świadków minionych lat, jeżeli chcemy tak naprawdę odnajdywać pamiątki te ruchome, takie jak strój, jak dokumenty, jak zdjęcia, to zdawało mi się to wręcz nieprawdopodobnie, ale przede wszystkim powinniśmy ich poszukiwać tutaj, na Dolnym Śląsku, gdzie Łemkowie nie z własnej woli, a przymuszeni w 1947 roku trafili. Jesteśmy w szkole, która powstała w roku 1957. Była to pierwsza szkoła, która była adresowana jest dla dzieci ukraińskiej mniejszości narodowej. Początki tej szkoły były bardzo trudne. Oczywiście komuniści nie chcieli dopuścić do tego, żeby Ukraińcy mieli swoje miejsce na ziemi, ale udało się. Początek to szkoła w Złotoryi, potem szkoła wiele razy zmieniała swoje miejsce pobytu i dopiero w 1993 roku dostaliśmy swój budynek łącznie z internatem. Gdyby się zastanowić, co ta szkoła daje dzieciom, przede wszystkim daje poczucie wspólnoty, daje korzenie kulturowe, bez których nie można wychować, uformować prawdziwej, wartościowej osobowości. Daje poza tym znajomość historii i trwałe podwaliny do późniejszego życia. Przysłowie, my Ukraińcy śpiewuczy naród. To znaczy, że taka jest prawda, że Ukraińcy bardzo lubią śpiewać, Łemkowie też. Śpiewać zawsze, wszędzie, przy każdej okazji. Pracując tutaj w szkole już od 22 lat, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś z młodzieży był tutaj zmuszany do śpiewu. Młodzież angażuje się tutaj i bardzo lubi śpiewać. I śpiewają zawsze i wszędzie, czyli biorą udział w festiwalach i śpiewają na co dzień. Nawet kiedyś śpiewali na co dzień w internacie, co może potwierdzić pan profesor, który jest naszym wychowankiem. Jakie pieśni śpiewają? Staramy się śpiewać piosenki ukraińskie ze względu na to, że występy te nasze mają powiązanie z różnymi uroczystościami, które odbywają się w Legnicy i na wioskach, i jeżeli wyjeżdżamy gdzieś, często jeździmy na Ukrainę prawie co roku, też śpiewamy oczywiście te piosenki ukraińskie. Dlaczego piosenki łemkowskie? Dlatego, że młodzież, która jest w tym zespole, wiemy o tym, że w naszej szkole jest bardzo dużo Łemków, oprócz tego działa u nas bardzo znany zespół pieśni i tańca Kyczera, gdzie młodzież też się angażuje w śpiew, w taniec i stąd to jest dla nas absolutnie normalne. Nawet jest wiele takich osób, którzy po prostu zazdroszczą, nawet uczą się tego języka łemkowskiego i fascynują się, chodzą na wszystkie występy, nawet jakieś wideo na YouTubie, po prostu naprawdę. Czuję się dumny, że jestem Łemkiem, że różnię się od innych ludzi, na przykład no, ma coś swojego, że po prostu mogę coś kultywować od dziada, pradziada. Mój tato właśnie jest założycielem zespołu Kyczera, także ja mam styczność z folklorem łemkowskim od małego. No i to mi się podoba, te śpiewy, tańce. No, to jest po prostu fajne, ciekawe, inne od innych. I właśnie, że
coś robimy swojego, pokazujemy to na świecie. Innym ludziom też to się podoba. Czuty się razem dobry i czuty przede podstawy, co potrzebuje każda ludyna do życia. I właśnie na tym Kiuszczyni ludzie szukali, robili rzeczy takie, które wykorzystywali materiał, który był koło nich. Jak думаєте, co można było wykorzystywać? Drewo. Drewo? Kamień. I kamień, tak. Drewo i kamień. I dlatego wnioski chciałbym wam pokazać dwa seła, które charakteryzowały się tym na ciłu Lemkiuszczynu, Lemkowynu, że wyrabiali konkretne rzeczy. I pierwsze seło to jest Bortne. Czy kto znaje, czym się charakteryzowało Bortne seło? Co tam robiono? Wyroby z kamienia? Tak. Z kamienia, tak. Drugie seło, takie charakterystyczne na Lemkiuszczyni, to była Nowycia. Co znate pro Nowycia? Nowycia tam się robiło łyżki z drewa. Tak, no. Czyli robiono łyżki z drewa. Oprócz tego, z czego znaleźć Nowycia? To jest tam Antoniusz się urodził. Tak, patron naszej szkoły. Bogdan Ihor Antoniusz. I właśnie chciałbym, żebyśmy wnioski zabawili się i robili takie lękiuskie stare nawiary. Co to może być? Daniel by znał. Co to może być? Nie wiem, na kartę. Niech to nie zna? Takie się tylko roz... Tak. Można tak robić. Do czego to może być? Wohonie posłody. Proszę? Wohonie posłody. Nie, nie wohonie. Do czego? Coś zamieszać. Zamieszamy, tak? Jeżeli chodzi o moje doświadczenia związane z moją innością, odmiennością, szczególnie dotyczące dzieciństwa, one były no, bardzo, bardzo różne i niestety dosyć przykre i traumatyczne, bo jako dziecko niejednokrotnie zdarzało mi się obrywać od moich rówieśników za to, że byłem łemkiem. Było nam się dojść do takiego etapu, kiedy rzeczywiście bycie łemkiem jest swego rodzaju nobilitacją w środowisku lokalnej, w wspólnocie w szkolnej, a nie tak jak jeszcze 20 kilka lat temu czymś, z czego się wstydzono. Ale czasy się diametralnie zmieniły, bo jeszcze jak ja chodziłem do tej szkoły, w sumie nie tak dawno, bo skończyłem w 96, to być Ukraińcem na przykład nawet w samej Legnicy no nie było to łatwe zadanie, bo jednak stereotypy funkcjonowały i funkcjonują do dziś, choć dziś być Ukraińcem, człowiekiem jest fantastycznym czymś, jakimś zjawiskiem ciekawym właśnie. Bywając na imprezach ukraińskich, łemkowskich, bardzo dużo Polaków przychodzi na te imprezy i są zainteresowani tą kulturą, bardzo podobają mi się piosenki. I dziś faktycznie jest o wiele łatwiej powiedzieć, jestem Ukraińcem, jestem Łemkiem, bo nie spotyka się to z takim negatywnym odzewem. Większość przychodząc do tej szkoły nie zna języka ukraińskiego i uczymy się od podstaw. Jest też teraz ścieżka łemkowska, można poznawać zwyczaje, regionalizmy, ale fajnie, że te czasy się jednak zmieniły i są teraz tak bardzo pozytywne i takie, jest taki ciepły odbiór naszej szkoły w środowisku lokalnym i w środowisku w ogóle ogólnopolskim, jak jeździmy na koncerty i to jest bardzo pozytywne i z tego się cieszymy. Berowy ty dziewczatoczka z tyma warkoczami, ejke naszy panie. Ja sobie dziwka młoda,
lubią coś śpiewaty i potańczuwaty. Lubią coś śpiewaty, lubią coś śpiewaty i potańczuwaty. A to pracy, żebyś wiedziała, ile to pracy. Każdy jeden krzyżyk. Ale ja byłam pracowita, lubiłam to i nie siedziałam na darmo, tylko pracowałam. Tam nasze te wemki, to oni umieli. Oni to płótno tak robili, że wszystko szyli, koszuli, spodnie, wszystko z tego żyli. I w tym chodzili, to mocne. Tylko to jest, i prześcieradła byli na łóżka, ale to jest ciężkie do prania. Typowa kapela lankowska składała się, bo jeszcze pamiętam jeszcze jako dziecko, jako chłopak, na weselach grali przeważnie, przepraszam, że tak mówię, mówią dzisiaj Romowie, a wtedy myśmy mówili Cyganie. To były tak zwane kapele cygańskie. To były kontrabas, bęben, bo skrzypce, dwoje, troje skrzypce. To była cała kapela. I w późniejszych czasach, już jakśmy przyjechali tutaj na zachód, również te kapele były podobne, z tym, że już grali, to znaczy nie tylko cygańskie, ale bardzo właśnie dużo było takich kapel cygańskich, ale były i lękowskie również kapele, bardzo dużo lękowskich było. Tu na zachodzie, również na moim weselu, grała kapela lękowska, która była właśnie złożona dwoje skrzypiec, kontrabas i bęben. Nie było elektroniki. Także wesele mogło się odbywać i przy lampach, tak jak to tam w górach, to wesele odbywało się przy lampach, bo nie było światła w mojej miejscowości. Jedynie na tartaku tam, że był prąd, a w całej wsi nie było światła, więc trzeba było tak grać, żeby było słychać, że grają i śpiewają. Nie? Z tym, że nasze kapele grają, to do dzisiejszego dnia, to może już nie kapele, a już takie bardziej elektroniczne, ale bardzo dużo śpiewu jest. Tam podczas grania śpiewają, a jak przestaną grać, to znów weselnicy śpiewają, nie? Także to jest, ta zabawa jest taka dość przyjemna i bardzo wesoła. Bo wam stryszku odormymy i pilnożkę postelimy, bo nam zimno stać. Puste, że nas puste, albo nam otwarte, naj tu nie stoimy na waszym podwórce, naj tu nie stoimy na waszym podwórce. Dajte, że nam dajte, co nam ma te daty, bo my tu nie przyszli na darmo stojaty, bo my tu nie przyszli na darmo stojaty. Były to przyśpiewki weselne, śpiewane w różnych częściach wesela, w domu młodej przed wyjściem do ślubu, potem po przyjściu z cerkwi pieśni.
po oczepinach, przy oczepinach. I jest to repertuar ciągle aktualny, bo jak się okazuje, aczkolwiek to dawne wesele straciło tę pierwotną przestrzeń, w której się odbywało, a tradycyjną wieś łemkowską, mimo to znaczna część elementów wesela tutaj nawet po przesiedleniu zachowała się. Pierwszą taką organizacją łemkowską na Dolnym Śląsku było Stowarzyszenie Łemków, które powstało w 1989 roku w Legnicy. Dwa lata później powstał Łemkowski Zespół Pieśni Tańca Kyczera w Legnicy, organizacja młodzieży łemkowskiej, która zajmowała się właśnie przede wszystkim z jednej strony integracją młodzieży łemkowskiej, ale z drugiej ochroną kultury materialnej i kultury duchowej Łemków. I tak dopiero od tamtego momentu Łemkowie mogli mieć bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób ratują swoją kulturę, pielęgnują ją, propagują i kreują. Lata 80., koniec lat, druga połowa lat 80., właściwie lata 80., to także czas, kiedy do głosu dochodzi inteligencja łemkowska. Organizowane są nie tylko pierwsze imprezy łemkowskie, tak jak Łemkowskie Watry, ale także pojawiają się na przykład pierwsze tomiki poezji łemkowskiej, wydawane są pierwsze czasopisma łemkowskie. Przy okazji Watr wydawana była taka jednodniówka Hołos Watry, a w momencie, kiedy powstało Stowarzyszenie Łemków, zaczęły ukazywać się regularnie periodyki, takie jak chociażby Besida, organ prasowy Stowarzyszenia Łemków, czy Zachoroda, organ Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. I tak naprawdę od tamtego momentu można mówić, że mamy do czynienia w miarę normalną działalnością Łemków poprzez własne struktury, własne organizacje, własne zespoły. A do im robi świata preczysta, świata preczysta. Te panie jeszcze bardzo emocjonalnie są związane właśnie z Łemkowszczyzną. One tak naprawdę są tam, tutaj mieszkają, a tak naprawdę w sercu, w duszy są tam. Ten system wartości zupełnie inny niż dzisiejszego świata. W nich ciągle trwa. Preczysto miłą angiely grają, angiely grają. Bardzo bliski związek z cerkwią, z wiarą, życiem, dawnym kalendarzem cerkiewnym. To jest ciągle coś, co jest w nich. Ptaszowy litat, ptaszowy litat. Nie jest to ptaszow, lem sam Syn Boży, lem sam Syn Boży. Jest również to, na ile przetrwała tradycyjna kultura łemkowska i rzeczywiście takie działania podejmuje na terenie Dolnego Śląska głównie Łemkowski Zespół Pieśni Tańca Kyczera. Wspomniałem już o tym, że zebraliśmy łemkowskie baśnie, bajki, opowieści, zbieraliśmy łemkowskie pieśni. Zespół Kyczera, gdy powstawał na przełomie lat 80. i 90., wręcz został zmuszony do prowadzenia badań terenowych, bowiem o ile jeszcze pieśni łemkowskie funkcjonowały gdzieś wcześniej w zapisach, były przekazywane, bo stosunkowo łatwo było przekazywać pieśni z pokolenia na pokolenie, to na przykład tańce łemkowskie nie zostały nigdy zapisane, zarejestrowane i wydane w Polsce. Thank you.
Głębkowie przetrwali jako grupa etniczna w rozumieniu polskiego prawa i grupa etnograficzna w rozumieniu nauki, również tutaj na ziemiach zachodnich, na Dolnym Śląsku, pomimo bardzo niesprzyjających warunków. Ale musimy uczynić wszystko, żeby pomóc Łemkom, żeby ta ich tożsamość, ta kultura materialna, którą kształtowali przez stulecia i której przykłady, elementy przewieźli tutaj na ziemię zachodnie, na Dolny Śląsk, nie zaginęła. Thank you.